Witam, zagrajmy dalej w Diablol. What the hell? Już atak na dzień dobry. A miało nie być potworów przy zejściu. Aha, tu jesteście zaraz obok, dobrze. Ale zanim z niego skorzystamy, jednak chyba należałoby wybić trochę tych potworów tutaj. Żeby się zaraz nie okazało, że gra się staje za trudna, dlatego że za szybko przyspieszam. Za bardzo przyspieszam, nie za szybko. Kurde, kolejny piękny twór. Potwór językowy, nie? What the hell? On jest dosyć niebezpieczny, jak podejdzie, bo do niego atak wręcz jest, szczerze powiedziawszy, groźniejszy niż atak z oddali. Zadaje większe obrażenia, generalnie może zatrzymać naszą postać, a tutaj zawsze w tej grze najgroźniejsze. Jak postać cały czas wykonuje te swoje takie odskoki do tyłu, tak? Animacje bólu i nie może nic zrobić. Ja mi się wydaje, że z tej różki można będzie zrezygnować w końcu, bo tak z niej nie korzystam już. Uzdrawiam się tym, co mam wyuczone. No właśnie, jeszcze. Generalnie jest w tym epizodzie chyba jeszcze może wystąpić jeden gatunek potwora, którego do tej pory nie widzieliśmy ani razu. Nie wiem, czy ten gatunek wystąpi, niestety. Jest to gość taki, który, no taki śmieszny, chodzi, strzela piorunami, nie? Ale tak poza tym, to wszystkie pozostałe potwory, jakie tutaj mogą wystąpić w jaskini, to chyba widzieliśmy. No są to pieski, są to właśnie ci magmowcy, są to... Wbrew pozorom mogą tutaj też wystąpić potwory też z ostatniego epizodu. Jednego gatunku. No to się tak przewija trochę, nie? Jedno z drugim się miesza. Mogą tutaj takie śmieszne grubaski wystąpić, to takie klony buczaranie. I mogą tu jeszcze wystąpić te, co tak szarżują, tak? Co też już były wcześniej. Także powtarzalność jest pewna tutaj. Staw Elemental. Mógłbym w sumie pokazać, jak to działa, ale to spokojnie, nie zróbmy sobie więcej miejsca na to w ekwipunku. Bo na obecną chwilę nie będę mógł schować moich przedmiotów. Nie chcę niczego upuszczać na ziemię, bo później się będzie trzeba po to wracać. Głupio, nie? Że powinien być jakiś quest tutaj jeszcze. Poza tym wszystkie potwory chyba na ten elemental będą odporne, bo ten elemental to jest czar ognia. Tutaj mamy ognistych tych, nie? Co magmowe potwory znaczy się i te ptaszki, które też są na ogień odporne w całkowicie. Całkowicie. No dobra, ponieważ wypadł coś, jakiś przedmiot niebieski, to pokażę, jak to wygląda, tak? Po prostu taki człowiek czerwony biega. Czy tam żółty. Żółto-czerwony. Ale nie chcę tego. Dawaj. Spiked Club, nie. Ten Spiked Club chciałem. Tak, ten nie, tego nie chciałem. W ogóle. Ptaszki. To są większe ptaszki, tak? Były wcześniej małe ptaszki, to były dzieci tych ptaszków, a teraz są duże ptaszki. Wszystkie ptaszki trzeba zabić. Nie wiem, czy znajdziemy jakiś lepszy hełm niż ten, który mam w obecnej chwili, chyba że jakiś unikatowy wypadnie. Generalnie hełmy jakoś tutaj za bardzo tego pancerza takiego surowego nie dostarczają. Ważniejsze są raczej bonusy dodatkowe. Typu powiększania atrybutów, takie tam, nie? Zresztą dobre z tymi potworami, które strzelają tymi czarami, jest to, że on nie jest w stanie mnie zatrzymać w żaden sposób. I mogę się po prostu lecieć, nawet jeżeli jestem pod obstrzałem. Lecieć czarem, znaczy się, bo wiadomo, że butelkami to mogę zawsze. A coś mi dzisiaj ludzie oblegają mailami różnymi. Właśnie było słychać kolejny, nie? Jest cały czas drugi dzień nagraniowy w ogóle. Druga sesja nagraniowa. Jesteśmy w poziomie 11 z 16. No, pierwszy anek wypadł kolejny. Ale nie oszukujmy się, on raczej nie będzie lepszy od tego, co mam. Od tych, co mam, znaczy się dwóch.
Właśnie głupie z tymi nagrodami za te questy, że dostaje się przedmiot raz i już go nie może wymienić na nic. Jedną z głównych przyjemności w grach tego typu jest właśnie to, że się te przedmioty wymienia na lepsze cały czas, nie? No to jest tak porobione ten single player, że jak się znajdziesz konkretny przedmiot konkretnego typu jako nagroda z questa, to już raczej jest nikła szansa, że w ciągu gry wypadnie coś fajniejszego z tego samego typu. Chciałem otworzyć, nie zamknąć. Właściwie chciałem zostawić, żeby było otwarte. Bo już było otwarte. Uk, łowcy. No w ogóle dwa pierścionki mam, o proszę bardzo. Zwój Fireballa się tu nie przyda. Na tym poziomie. Ptaszek? Tak. Widzę się jeden nawet. I poziom dostałem. I ulepszamy sobie dwa siły i resztę tamaki. Ten napój taki ulepszający statystykę w sklepie kosztuje 5000 sztuk złota, także no jest to coś, co się po prostu utapia pieniądze, nie? Które się zdobędzie w lochach. Taką sobie wymyślili rzecz, żeby gracz miał na co kasę wydawać po prostu, nie? I w multiplayerze też sprzedają oczywiście te napoje i też od pewnego poziomu dopiero. Myślę, że w singlu to chyba jakoś jest tak, że sprzedają jest zarówno Wiedźma, jak i Znachor. Natomiast w multiplayerze tylko Wiedźma, z jakiegoś powodu. Znachor tylko służy do kupowania napojów leczących tak naprawdę i nic innego nie sprzedaje fajnego. Żadnych innych przedmiotów ciekawych. Chyba całkiem sprawnie nawet poszedł ten poziom, no. Tutaj się czar pioruna sprawdził. Jak widać. Ile on zbrażeń zadaje? 2 do 21. Do 2 do 20 do 29. Z tym, że wiadomo, że piorun to mocniej większe obrażenia zadaje jednak, ponieważ... Ponieważ przeszedłem ten poziom. Ponieważ no, członami atakuje, nie? Takimi. Wow, no całkiem sprawnie poszedł ten poziom. 7 minut, cały poziom? Nieźle. Kurde. Zmarnowane. Już się nie da, tylko cofnę się niestety, jak już się kliknie prawym, nie? Misklik, tak zwa... O! O! A to bym pominął nieszczęśliwie. Dobrze. To akurat zostało jeszcze trochę czasu, zrobimy sobie wycieczkę do miasta, użyjemy zwoju. Za dużo mam tych zwojów. Podniosę pieniądze. Mogą się przydać. Hammer of Brilliance. Hello, my friend. Stay a while and listen. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Minus 3. Słabe. Dobre dla wojownika by było, ale słabe. Poza tym dwuręczna broń, także słaba. Takie fajne. Pierścionki? Plus 19 do magii, o. I Resist All plus 5. O, jej, to są dobre pierścienie. Kurde. Naprawdę to jestem trochę tutaj niezdecydowany, co powinienem wziąć tak naprawdę. Chyba postawię na większe resisty. Natomiast ten pierścień sobie zachowam. Ten pierścień też oczywiście. Czyli zostawimy sobie to, mamy plus 25% resistów. A może mi to pomóc. Masz jakieś coś fajnego tutaj? Jakieś... za drogie. Amber amulet, kolejny resist. A ja mam optyczny amulet, tak? Na sobie? Czy nie? Ja mam, z 5 do wszystkich atrybutów. Można by go, kurde, wymienić w sumie, nie? Jeszcze ten resist powiększyć. A w basic items? Chainmail masz, o, na przykład. To może być fajne nawet. Ile mam armoru? Z tego co mi... 19? Nie, nie będę wymieniał. Ciągle z przyzwyczajenia głupiego wciskam tą tabulację w mieście. Odwiedźmy wiedźmę. Zobaczmy, co nam sprzeda. Book of Fireballs. Dobra, to kupię.
Book of Firewall to też kupię. I reszta jest... To jest fajne nawet. Fireball, ale nie. Dużo ładunków, no nie? 156 ładunków, 156 kulognistych mogę puścić. Z tego. Firewall, Fireball. Polepszone czary. No sobie jeszcze zostawię. Na razie mi nie przeszkadza. Schodźmy na poziom niżej już od razu, nie? Jeszcze tylko te pieniądze wywalę na ziemię. Strasznie mi się dużo ich pomnożyło. Dobrze. 5000, 5000. I tutaj 3, 6, 7, 7. Wstawię jedną sztukę i tak nie ma sensu jej wyrzucać, bo zaraz zbiorę. Przecież się na nowo otworzy kubka, nie? I schodzimy. To jest ostatni poziom tego epizodu. Widać, ci też mają immunitet, kurde, na wszystkie rzeczy ogniowe. Natomiast powróciły pieski z poziomu wyżej. Ileś tam wyżej, nie? Scroll of Nova! Nawet go nie zabiło to. Taka słabizna. No i znowu jesteście na dół, tuż obok. Ale nie będę przedłużał, nie? Znaczy, przyspieszał. A, no tak, zapomniałem, jeszcze te węże są, no. To jest jeszcze potwór, którego nie było ani razu. Po raz pierwszy raz się pojawia. On też w ostatnim epizodzie może występować. No, całkiem dobry ten piorun jest już, nie? Jeżeli chodzi o ten kwas, który oni puszczają, on chyba nie jest podpięty pod żaden resist. To jest po prostu, no, traktowany jako atak taki fizyczny. Czyli ani odporność na ogień, ani na magię, ani na elektryczność nie chroni mnie przed tym kwasem w żaden sposób. Z kolei taki płotek lubię, bo potwory się za nim blokują. Oczywiście. Dobrze, że drzwi tu dali. Ale to jest jakoś tak generowane raczej, że te drzwi jakoś zawsze się w taki bardziej sensowny sposób rozkładają. Że zawsze można je znaleźć. No właśnie, tutaj na przykład też jest ten płot drewniany, ale drzwi są za to, nie? To skorzystamy z tego zaklęcia. W ogóle gdyby kosztowało one trochę mniej, to chyba bym już cały czas z niego korzystał. Bo jest silniejsze na pewno tego pióra zwykłego, nie? I mamy bossa tutaj. Ten boss w takim głupim miejscu stoi, że po prostu... Że nie jest w stanie im zrobić nic tak naprawdę, nie? Macie. Haha. Poparzenie w dupsko. Pomimo tego, że są odporni na ogień, to i tak to powinno ich zabić. Ten jest niezniszczalny. Ale na to już nie. On się w ogóle jakoś dziwnie zachowuje. No, można powiedzieć, że dobrze w sumie, że nie wyszedł stamtąd, ponieważ mógł być wrzodem na dupie jednak. Puścił jakąś niebieską zbroję. Mam nadzieję, że będzie jakaś fajna niebieska zbroja. No, całkiem możliwe, że tak. Niestety swojej identyfikacji nie mam, także na razie będzie leżeć w ekwipunku ona. No, trzeba uważać jednak na te potwory. No i dobra, i zakończmy sobie w tej oto klatce, zakończmy sobie ten odcinek, tak? Do następnego.